Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 11 grudzień, niedziela, 2011 rok, Łukasz 7:42-43. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. Uświęcenie przez usprawiedliwienie. Życie w duchu. Tekst pamięciowy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Galacjan, rozdział 5, werset 16. Jedną z najbardziej lubianych pieśni chrześcijańskich w kulturze anglosaskiej jest utwór napisany przez Roberta Robinsona pod tytułem Come, Fount of Every Blessing, o źródło wszelkich błogosławieństw. Robinson nie zawsze był człowiekiem wiary. Niespodziewana śmierć ojca sprawiła, że odczuwał gniew z powodu niesprawiedliwości losu, a wskutek tego popadł w rozpustę i pijaństwo. Jednak gdy usłyszał kazanie słynnego metodystycznego kaznodziei George'a Whitefielda, oddał swoje serce Jezusowi i został metodystycznym pastorem, a później napisał między innymi właśnie tę pieśń, która pierwotnie zawierała zwrotkę. Ach, łaski jestem dłużnikiem, każdego dnia pożycia kres. Niech Twa dobroć niczym łańcuch przykuje moje ślepe serce do Ciebie. Niektórzy najwyraźniej niezadowoleni z tego, że serce chrześcijanina może być ślepe, zmienili ostatnie dwie linijki na: chętnie Pana wielbić pragnę, miłować Boga i służyć Mu. Pomimo dobrych intencji późniejszego redaktora, pierwotne słowa trafnie opisują duchowe zmagania chrześcijan. Jako wierzący posiadamy dwie natury, cielesną i duchową, które toczą ze sobą walkę. Choć nasza grzeszna natura zawsze będzie chętnie odchodzić od Boga, to jeśli jesteśmy skłonni poddawać się Duchowi Świętemu, nie będziemy niewolnikami pragnień ciała. Takie jest przesłanie Pawła w lekcji tego tygodnia. Postępowanie według ducha. Przeczytaj Galacjan 5:6. Co ma wspólnego chodzenie z życiem wiary? Zobacz pierwszą Mojżeszową 13:4-5, Rzymian 13:13, Efezjan 4:1-17, Kolosan 1:10. Galacjan 5:16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Piąta Mojżeszowa 13:4-5. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazać przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać.
Rzymian 13:13. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Chodzenie jest metaforą zaczerpniętą ze Starego Testamentu, odnoszącą się do sposobu, w jaki człowiek powinien się zachowywać. Paweł, będąc Żydem, posługiwał się tą metaforą w swoich listach, by określić sposób postępowania właściwy chrześcijanowi. Użycie przez niego tej metafory jest też prawdopodobnie związane z pierwszą nazwą, jaką przypisano Kościołowi wczesnochrześcijańskiemu. Zanim wyznawców Jezusa zaczęto nazywać chrześcijanami, byli znani po prostu jako zwolennicy drogi. To sugeruje, że chrześcijaństwo od samego początku było czymś więcej niż zbiorem wierzeń związanych z Chrystusem, a mianowicie było drogą życia, którą należało iść. Czym różni się metafora chodzenia używana przez Pawła od tej w Starym Testamencie? Porównaj drugą Mojżeszową 16:4, trzecią Mojżeszową 18:4, Jeremiasza 44:23, Galacjan 5:16-25 i Rzymian 8:4. Druga Mojżeszowa 16:4. I na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba, i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mego, czy też nie. Trzecia Mojżeszowa 18:4. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie, według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. W Starym Testamencie postępowanie człowieka było definiowane nie jako chodzenie, ale jako chodzenie w prawie. Halacha to żydowski termin określający zbiór reguł i przepisów zawartych zarówno w Torze, jak i rabinicznej tradycji przodków. Choć termin halacha jest tłumaczony zazwyczaj jako prawo żydowskie, samo to słowo jest oparte na hebrajskim wyrazie oznaczającym chodzenie i dosłownie znaczy droga życia. Stwierdzenie Pawła o chodzeniu w duchu nie jest przeciwne posłuszeństwu prawu. Apostoł nie sugeruje, że chrześcijanie powinni żyć w sposób przeciwny prawu. Apostoł nie sprzeciwiał się prawu ani posłuszeństwu prawu. Sprzeciwiał się jedynie legalistycznemu sposobowi nadużywania prawa. Autentyczne posłuszeństwo, którego Bóg oczekuje, nigdy nie może zostać osiągnięte za pomocą zewnętrznego przymusu, ale jedynie dzięki wewnętrznej motywacji będącej owocem działania Ducha Świętego. Jakie jest Twoje doświadczenie chodzenia w duchu? Jak Ty to robisz? Jakie praktyki w Twoim życiu utrudniają ten sposób życia? Dziękuję.